Cześć kochani, witam Was w kolejnej części Q&A i odpowiem w sumie na niezbyt wielką ilość pytań, ale postaram się to jakoś w miarę składnie, ładnie zrobić. Więc lecimy do pytań. Wolisz filmy komediowe czy kryminalne? Ja zdecydowanie wolę filmy komediowe, czyli komedie romantyczne i wszelkie tego typu śmieszne filmy. Ja nie lubię filmów, gdzie coś, jakaś krew leje i tak dalej. Od kiedy montujesz filmiki? Filmiki montuję od wtedy, kiedy nagrywam, a nagrywam około 3 lat, odciągając ten czas, gdzie nie wrzucałam tego na YouTube, bo wrzucam tak około 2 lata? Chyba 1,5 roku? Coś takiego. Ile miałam lat, gdy dowiedziałam się, że Święty Mikołaj nie istnieje? Nie pamiętam tego, bo nie wiem, czy w ogóle mi tak mówiono, że jest Święty Mikołaj, czy w ogóle... Nie wiem. Wiem, że mój ojciec zawsze się przebierał za Mikołaja i to wiedziałam zawsze. Nie mówiłam tego Pawłowi i Kasi, ale ja to wiedziałam zawsze. Gdzie za rok chciałabym pojechać na wakacje? Ja i Sylwia planujemy pojechać w przyszłym roku albo do Bułgarii, albo do Grecji w końcu, bo nam się nie udało w tym roku. Planowałaś wcześniej ściąć włosy, czy to był całkowity spontan? Nie ścięłam włosów, pewnie chodzi wam o to zdjęcie tutaj. Wstawiłam je na Aska, bo po prostu, jak widzicie, układają mi się w ten sposób włosy te, które mam tutaj krótko ścięte, a ciągle mam długie włosy. Długie, jeżeli w ogóle można je nazwać długimi włosami. I jeżeli zatem, na pewno was o tym poinformuję na YouTubie, więc chill, wszystko jest ok, mam długie włosy i... są nadal takie, jakie były. Jak masz na drugie na imię? Ja już mówiłam o tym w którymś tagu, ale mam na imię Violetta. Czy będziesz jeszcze farbować włosy? Będę farbować włosy na kolor kolorowy i wam na razie nie powiem jaki, ale tak, owszem, będę i wstawię filmik z farbowania na YouTube. Ile czasu poświęcam na nagrywanie filmów? Jest to naprawdę bardzo różnie, bo na przykład mam nadzieję, że taki Q&A jak teraz pójdzie mi bardzo szybko, bo nagrywam już drugą część tego dnia. I montaż zajmie mi, nie wiem, ze 2-3 godziny, więc nie wiem. To bardzo różnie, bo jeżeli nagrywałabym wyzwania, to byłoby o wiele dłużej. Jeżeli nagrywam... Nie wiem, naprawdę zależy od filmu, bo no, farbowanie też trwa bardzo długo i nie wiem, teraz nie mam pojęcia, jakie filmy wrzucam, więc to zależy od tego, co w tym filmie się dzieje. Kolejne pytanie to, że mówiłam w filmach, że nie ufam fryzjerom. Owszem, jest tak. I czy Kasia też im nie ufa? Z tego co mi wiadomo, chyba Kasia nigdy nie była u fryzjera. Jeżeli już to była i ja ją ścinałam. I nikt oprócz mnie i Kasi nie dotyka jej włosów, więc pewnie myślę, że mamy tak samo. Jakie jest moje marzenie? Ja... ale się przestraszyłam. Ja moim marzeniem to jest... Ja mam wiele marzeń, na przykład spotkać Miley Cyrus, na przykład, nie wiem, mieć lepszy kontakt z moim najmłodszym rodzeństwem, na przykład wyjechać kiedyś do Stanów, nie wiem, wygrać jakieś pieniądze, mieć... I jednym z wielu moich marzeń jest to, żeby moja niewidoma kuzynka, nie wiem, nagle ozdrowiała i zaczęła widzieć, a mój wujek, który ma raka, żeby był zdrowy. Co bym wybrała? Aska czy grupę Lucia Natarz na fejsie? Wybieram grupę. Czy chciałabym mieć jeszcze rodzeństwo? Ja w sumie lubię małe dzieci. Lubię moje aktualne rodzeństwo, a przez to, że nie mam z nimi kontaktu, bo są za granicą, to nie obraziłabym się, jakbym miała jeszcze jedną ze strony mam. Czy mam Instagram? Link w opisie na dole. Jak jest mój ulubiony kolor włosów, jaki miałam? Najbardziej podobał mi się niebieski, jak już schodził i robił się taki turkusowy. Zdałaś maturę? Zdałam.
zdałam maturę. I zawodowe też. Masz długie paznokcie, twoje czy doklejane? To są moje paznokcie. Możecie zobaczyć, czy tutaj są takie moje. A te mam krótkie, bo mi się połamały, więc... Gdyby były sztuczne, doczepiłabym wszystkie. Jaka jest książka, która ostatnio skradła twoje serce? Więc ostatnio oddałam się całkowicie prawie książce Laurena, nie wiem jak to się zmienia, Oliviera Delirium. Jest naprawdę genialna, jest to... Tu macie takie coś. A gdyby miłość była chorobą, czy chciałbyś się wyleczyć? Chodzi o to, że w tej książce jest dziewczyna, która mieszka w miasteczku, gdzie wszyscy twierdzą, że ogółem miłość to jest choroba i chcą ich wszystkich wyleczyć, a ona się przed tym, nie wiem... No. I w sumie przeczytajcie, to zobaczycie. Ja polecam tą książkę, jest bardzo, bardzo genialna. Jestem w tej części, na 195 stronie i za niedługo ją skończę i będę czytać kolejną część. Więc mam nadzieję, że was nie zanudziłam, bo ostatnio moje filmy są takie dziwne. I ja wam dziękuję za oglądanie, jest was coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. I w sumie standardowo podawajcie mi w komentarzach filmy, które mogłabym dla was nagrać. Ja się z wami żegnam i buziaczki, miłego dnia.